Młodzieżowa Rada Miasta nie tylko myśli o seniorach, ale też o zbliżającym się roku szkolnym. Jego rozpoczęcie postanowiła uczcić w dość oryginalny sposób i z przymrużeniem oka. Zorganizowała konkurs na najlepszy cytat nauczyciela z Suwałk. W ciągu tygodnia 18 uczniów zgłosiło 40 cytatów. Ostatnie głosy można było oddawać jeszcze do poniedziałkowego południa. Jedna uczennica nawet zgłosiła 20 cytatów swojego nauczyciela. Się okazało, że tak naprawdę czekała na ten konkurs, bo miała taki plakat z cytatami tego swojego nauczyciela o pseudonimie Pitagoras i naprawdę też cieszyła się, gdy te cytaty zostały udostępnione i tych cytatów było, wybraliśmy 18. Lista laureatów ogłoszona została podczas dzisiejszej sesji Młodzieżowej Rady Miasta. Pierwsze 3 miejsca zajęli nauczyciele z 1 i 3 liceum ogólnokształcącego. Na szczycie znalazł się fizyk Mirosław Bogdan. Cytat zgłosiła Magdalena Szeszko, uczennica 1 liceum i oni otrzymają te nagrody od ośrodka Wossirschelment. Cytat brzmiał, jest taki charakterystyczny właśnie dla pana profesora Bogdana. On często chce nauczyć jak najwięcej tych rzeczy potrzebnych z fizyki, przygotować do studiów i ten cytat brzmiał, o ile się nie mylę, my tego nie będzie na maturze, ale my to teraz wyprowadzimy ten wzór, żebyście wiedzieli, skąd to się wzięło, tak? Czyli uczniowie, to niektórzy uczniowie to lubią właśnie te momenty, kiedy wyprowadzamy jakiś wzór z fizyki, mimo tego, że nie będzie go na maturze, ale jednak przyda się na studiach i to jest właśnie takie charakterystyczne dla pana profesora Bogdana. Ponad 40 osób zagłosowało właśnie na ten cytat. Drugie miejsce zajął Cezary Kasprzyk, matematyk, który zasłynął z tego, iż do 6-stopniowej skali ocen dodał własną, prymitywna. I to też uczniowie z 1 liceum to docenili, ponad 30 głosów w ciągu też tygodnia właśnie na ten cytat. Na trzecim miejscu znalazły się żartobliwe słowa znanej i lubianej nauczycielki chemii z 3 liceum ogólnokształcącego. Magdalena Gaińska. Uczcie się dzieci, uczcie. Ja to nie lubiłam się uczyć i zobaczcie, kim zostałam. Pomysł na konkurs narodził się podczas konsultacji z uczniami. Ze spotkań z uczniami w szkole, ale także widzieliśmy fanpage cytaty nauczycieli z Suwałk. Ten fanpage troszeczkę na Facebooku może miał taką przerwę, już troszeczkę mniej tych postów publikował, więc my postanowiliśmy wykorzystać to, żeby pod koniec wakacji uczniowie tak płynnie weszli w ten rok szkolny, troszeczkę z odrobiną humoru, żeby widzieli w nauczycielach te osoby, które chcą im pomóc, chcą im ich czegoś nauczyć, żeby się nie bali tych nauczycieli. Wypowiedzi nauczycieli uczniowie komentują na gorąco podczas przerw. Wiele z nich na długo zapadnie im w pamięć. Chcesz iść do łazienki, a na sekundę czy na kupę czasu. To było takie dosyć śmieszne, żartobliwe. Takie wprowadzenie po prostu luzu na lekcji też bardzo, bardzo dobre według mnie. Na przykład cytat pani z języka polskiego, wyłączcie te nadajniki, bo czuję się jak w chlewie. To jest takie bardzo ciekawe. Także no naprawdę. To są też takie cytaty, które rozumiemy przy takim kontekście. Byliśmy tam na lekcji, wspominamy co się działo, przychodzą do nas te jakieś myśli, wspomnienia i to nam daje to uczucie po prostu, że się uśmiechamy wtedy. Jak widać, w naszym mieście nie brakuje nauczycieli, którzy potrafią sprawić, że nabywanie wiedzy może być przy okazji źródłem radości. A jak starsi widzowie zapewne już wiedzą, powiedzenia nauczycieli są jednym z najzabawniejszych i najmilszych wspomnień szkolnych.